Przywitajcie, dzisiaj z tej strony Pociąg Stają, moi drodzy. No i jak znowu ponownie SnowRunner. I dzisiaj jesteśmy akurat na Alasce, port północny. No i robimy zadanie, które z Johnem niestety nie dokończyłem. Ale z Chromidasem dzisiaj jestem ponownie, więc możesz się, Midas, przywitać. Witam serdecznie, szanownych widzów, porucznika Sają, hej hej. Witaj. No i robimy akurat zadanie, tak jak mówiłem, które John no, nie dokończył je, ale ja je zrobię z Chromem. Więc nie przedłużając, ja już będę jechał. Lecimy. A ty masz ładniejszy klakson. No tak, ja mam taki... Typowo taki fajny. Najlepszy. Taki niespecjalny. Najlepszy to jest od P16, mi się wydaje. To jest kurde. To jest... Tak, tak. Ona ma naprawdę. Fakt. No, ale spoko, bo zastanawialiśmy się właśnie, czy jeszcze na Michigan robić, ale Alaska też całkiem, także takie urozmaicenie. Dla mnie to jest sama przyjemność, bo ja już to Alaskę to już ho, kiedy to było. No. Saczem mówiłem. Kiedy to było, panie? Ja tutaj jadę ten, to ci pokażę, gdzie tam ten, ale ty chyba i tak wiesz, gdzie tam jechać. Chyba pamiętam, w razie W to możesz mi przypomnieć, jakbym zapomniał po prostu. No, także dzisiaj z rozpędu, ale jeszcze myślę, że coś sobie tam ogarniemy. Może uda się nawet w trójkę, kto wie. Czekaj, ja dobrze tu jadę. No właśnie. Mam skręcić w lewo. Oj. Okej, to w lewo teraz. No właśnie, moi drodzy, to ja też tak myślałem, żeby w trójkę nagrać. No więc wydaje mi się, że zrobimy to, tylko najpierw to trzeba to ogarnąć, żeby nie było problemów, więc na razie to... Problemów technicznych. Tak, problemów technicznych, to miałem właściwie na myśli. No i no, najpierw to ogarniemy na spokojnie, a później zobaczymy. Myślę, że damy radę. Też taką mam nadzieję, nawet dzisiaj pytałem Johna, czy chce zagrać, ale akurat jakieś tam chyba inne sprawy miał. Także może się jeszcze dogadamy później. Zobaczymy. Na razie myślimy, jak to zrobić, żeby każdego z nas było dobrze słychać. No, dobrze, ja jadę dobrze chyba. To i tak telefon przystawię do mikrofonu i będziecie we dwójkę gadać, więc no. Tylko żeby to jakoś ten... Wiesz co, ja nie wiem, czy my dobrze jedziemy tak na dobrą sprawę. Wiesz co, powinniśmy się chyba zawrócić. Pod rurociągiem ewentualnie, ale tutaj chyba się nie przejedzie tędy. Chociaż... Można spróbować, tylko trzeba byłoby... Wrócić. No. Tam jest wyżej chyba trochę. Tak, to na spokojnie chyba Tatra się zmieści. Ja się spodziewałem, że tutaj dojedzie, ale to już nie pamiętam też za bardzo. Twoja się zmieści, ale moja trochę wyższa, to nie wiem. Przecież na niskim biegu. Oj. Oj, te drzewa to mnie już kurzają, powoli, nie ukrywam. To prawda. Dobra, chyba dam radę, mi się wydaje. Chyba dam radę. Ciekawe, czy tutaj się pod tym da przejechać, czy nie? Ja już nie pamiętam, gdzie tutaj ten przejazd był. Chyba jednak nie, chyba nie przejedzie tędy. Też może. To trzeba tam dalej zobaczyć, mi się wydaje. Tutaj się wydawało tak wyżej trochę, ale tu pieniek znowu, czekaj. No właśnie. Dobra, to... Nie przejedzie tędy. A nie wiem, czy my tutaj dobrze pojechaliśmy. Ja w ogóle nie pamiętam tego za bardzo. Się wkopali. No niestety, no bywa, no. No trudno, no. Ale gdzieś pod tym rurociągiem. Aha, to tam się chyba przejeżdżało normalnie tą drogą. A wiem, gdzie musimy jechać. Musimy jechać do tego rurociągu. Tutaj, taki wjazd fajny. A wprost. T-
Tak, i później musimy taką drogą. Zresztą miałem chyba teraz zaznaczę sobie. I pojedziesz za mną. Więc tutaj widzowie i tak intuicyjnie, że tak się wyrażę, zaznaczymy trasę. Ja już pozapominałem, to sorry, no to kurczę tutaj. Nie, ty masz. Się dojedzie, to... Nie no, ty masz prawo zapomnieć, no bo jak kiedy ty w to grałeś w te mapy, no to nie dziw się, no, spokojnie. Rok temu. A no to chłopie, no. Jak ja niekiedy nie pamiętam, co było rok temu, a co dopiero ja bym pamiętał ten. Spokojnie. Cię tutaj pociągnę w razie co. Bo tutaj ten głęboki śnieg taki jest. No to właśnie. Ja nie lubię tego śniegu głębokiego. Jakoś. Nie, jakoś tak nie podoba mi się. Tutaj chyba się ten przejedzie pod nim i tam już będzie z górki. No właśnie, ja ci zaraz pokażę, tylko muszę... Czekaj... Nie, tu i chyba normalnie w lewo zaraz. Czekaj, tędy. Tędy mi das. Naokoło. No bo to jest taka dróżka teraz. Tu właśnie zaznaczyłem całą trasę, więc możesz ten. Dobra. Czekaj. Tamtędy się dojedzie na pewno. Tak, bo zaznaczyłem sobie już. Właśnie my źle wtedy pojechaliśmy. To tam z John Jaśkiem chyba jechałeś już tam. Chyba nie, na odcinku chyba nie. No. Się i obie Tatry śmigają sobie. No, będzie fajny koncept na odcinek, będzie fajny. Znaczy w sensie nazwa. Teraz w lewo nie trzeba by odbić. Nie. Teraz musi... A, czekaj. Czekaj. No tak, w lewo. Tylko musimy podbić. Ty teraz w lewo. No, to tutaj właśnie. W lewo. No, czasami te mapy potrafią zgubić, naprawdę. Całkiem przyjemna. No, fajna mapa. Jak się ma na łańcuchach, to... Znaczy na lodzie, na łańcuchach, to tam na spokojnie. Problemów nie ma żadnych, to nie ma co mówić. Ale i tak powiem ci szczerze, że bardziej chyba lubię tą twoją. No, bo no, właśnie to ja tą lubię, Tatr, co mi dałeś. Bo tak ja Phoenix, no, nie przepadam. Jeździłem u Johna właśnie jego Tatrą Phoenix, ale jakoś, nie przepadam za nią. Dla mnie troszeczkę za słabe jest, nie ukrywam. No, ale ta właśnie, co ty jeździsz, to też ogólnie się kiepsko zbiera. W sensie, no, jak się już rozpędzi, to idzie, ale jak zanim się ona bujnie, to... No to... Taka dosyć wolna jest na starcie, dopiero później, jak już tam na piątce czy na czwórce, to idzie. Dajesz tam sobie radę? Tak, tylko ja patrzyłem na mapę chwilę. No dobra, jak coś to mów, ja zawsze mogę ci tam wyciągnąć czy coś. No ale moi drodzy, mam nadzieję, że odcinki się podobają wam, jak nagrywam z Chromem i z Johnem, więc dajcie znać w komentarzach. No jeszcze wcześniej innego kolegę miałeś też. Tak, ale to już z nim dawno kontaktu nie mam, no. Muszę w końcu z nim pogadać, ale... Też tak czas mam. Wakacje, dobry czas na to. No właśnie. Ten jak mi tu uciekł, kurde. Czekaj, ty tam jedziesz? Tak, bo tu... A, dobrze, jedziesz. Tylko potem musimy uważać tutaj, jak chcemy jechać do tego miejsca Dwiertu, bo trzeba przez takie skały na wodzie, to jest najgorsze. Tak, no ale mamy na łańcuchach to... No, to będzie łatwiej. Ja tam pamiętam, kiedy się wywaliłem tym na Vistarem, ludzie, jak ja się już do wody wpadłem. Jeszcze będę podwyższał, to było najgorsze. Na Vistara masz?
Miałem, właśnie nie wiem dlaczego teraz go nie mam. Chyba że jak przenosiłem konto, to nie wiem. No nie mam go, nie wiem czemu. No mi jest przykro właśnie, bo na Epiku też nie można go kupić w ogóle. Jego chyba tylko można na Steamie, no i platformy konsol i tyle. No właśnie myślałem, nawet z Hardem gadałem na ten temat, ale powiem ci, że nie opłaca mi się, no bo co z tego, że SnowRunner jest, wiesz, przeceniony teraz był, jakby musiał od nowa wszystko robić, no to kupować teraz grę za te 100 zł, czy 120 i robić wszystko od nowa, żeby tylko na Vistara mieć, to się chyba mija z celem. No, też mi się tak wydaje. Znaczy jakbyś grał na konsoli, to mógłbyś sobie dane przenieść, nie? I to już masz wszystko. No ale... W Steamie to chyba z Epika się nie przeniesie. To chyba nie, chociaż nie wiem, można byłoby zobaczyć, ale wątpię. Szkoda mi, ale wiesz, nie ma się czym podniecać, bo on to tam też, on nie ma i blokady i AWD, tylko właśnie chyba ma ten. On ma tylko napęd i koniec, no i nawet opon błotnych nie ma. Tu jest cysterna, się tutaj dotankuj w razie co, chociaż ty jeszcze masz na dachu. Ja się dotankuję, bo nie mam na dachu. Ja mam na dachu, to ja się tam nie przejmuję. Nie widziałeś o tym? Wiem. Dobra, to ja wezmę baryłki z ropą, dwa razy, okej. No, my też. No i pięknie, elegancko. Ja do tej fabryki jadę wtedy. Jeszcze sobie wyznaczę trasę. Właśnie, ja sobie też muszę jakoś wyznaczyć. Chociaż ja mogę pojechać tędy i tędy, ale to już będzie dłuższa trasa, więc ja chyba pojadę... Tak jak chyba jechaliśmy, no... Zaznaczę sobie ją jeszcze raz, żeby nie było. Wiesz, tutaj przede wszystkim dobre jest to, że ten, że dobre mamy pojazdy, nie? Tak, no terenowo mamy ciekawą przewagę, więc nie mamy żadnych problemów. Elegancko. Dobra, tu już będę znał drogę. Ja już gram w niego prywatnie, ale odinstalowałem go teraz ostatnio, no bo na komputerze sobie jakąś grę chciałem kupić, żeby grać sobie z kolegą. A na PC-cie jakby mam mało miejsca niestety, bo dysku nie mam. No, teraz to dyski drogie. Ło, kiedyś to pamiętam dyski tanie była, teraz kurde, teraz to ceny kosmiczne. I karty graficzne to już w ogóle. No, a dlatego wolałem kupić PlayStation 5 niż zbierać na komputer. Bo tu też mam dobrą kartę graficzną, a płacę tak naprawdę o połowę mniej. Jakby nawet i więcej płaciłem mniej nawet. Więc... No, a ja kiedyś tam mówiłem, że teraz jakby takiego komputer kupić taki, żeby wszystkie gry najnowsze chodziło, to pewnie 12 tysięcy by trzeba było wydać. No. To jest dużo bardziej opłacalne. No mój kolega ma komputer za 14 tysięcy, więc no cóż. No tam wszystko śmiga ładnie. No, dużo FPS-ów mówi, że ma wszystko. A w co gra najczęściej? On takie Fortnite, takie bardziej... On nie lubi takich gier, gdzie się ściga. No chyba, że Forza Horizon, gdzie, którą ma na Xboxie, ale tak to nic innego. Wiesz, ja bym się musiał przyzwyczaić do pada, nie? Inaczej na klawiaturze i myszce, a na padzie inaczej. Na padzie jest o wiele łatwiej nawet. No nie wiem, tutaj wiesz, chodzi też kwestia tej wyciągarki, że myszką to cię chciałach obraca, że się łapie, że tutaj no to... No właśnie to też... Analogiem chyba się robi. No właśnie też taka przewaga jest nad myszką, nie? No właśnie. Ale no, to jest... Przynajmniej na klawiaturze... No. Powiedzieć, że ten, że przepraszamy, że trasę pomyliliśmy na początku, to nie było specjalnie. No właśnie. Nie no, zdarza się, ja na przykład... Dobrze. Ja na przykład jak miałem odcinek, ten taki, wiesz, pomyłka z ciężkim ładunkiem, nie? Jak nagrywałem, to wiesz, tam pomyliłem się, bo wziąłem nie ten ładunek, co trzeba. No właśnie, też się tak zdarza, bo czasami są na przykład serwisowe części zamienne, albo do pojazdów, albo jakieś tam inne i tak podobnie wyglądają, nie? A czyli to był ten sam ładunek? Tak, że ten. No, to był ten sam ładunek, tylko ja go wziąłem z innej mapy, a ja go miałem wziąć chyba z portu północnego i dlatego. Powiem ci, że fajnie tą P16 tam śmigałeś, tak tylko przeklikałem, jeszcze nie oglądałem, bo wiesz, że mnie dzisiaj nie było w chacie, ale ogólnie elegancko. No P16 lubię też bardzo, to jest taka fajna ciężarówka. Jeszcze jakby AWD miała to. Chudy, ona byłaby cudowna, no naprawdę.
tak się zakopałem, nie? No, pamiętam, jak miałeś odcinek, nagrywałeś legenda amerykańskiej motoryzacji, pamiętam. No, ale fajnie, fajnie i w środku ładnie wygląda. Ono w środku jest mega, naprawdę. Ale w prawdziwym życiu to jest taki kolos z tej ciężarówki, to naprawdę, to nie, nie... To prawda. Kurde, ja się dziwię, jak ludzie takimi jak tam jeżdżą. Właśnie widziałem, jak ten, jak na YouTube gościu chyba spotkał ją gdzieś, bo ona jest właśnie typowo do przewozu tych, do przewozu drewna, nie? No, drewna, kłód, takich i tak dalej. No i powiem ci, że gościu wysiadł z samochodu i ten, i gdzieś ją tam spotkał, gdzieś stała normalnie na parkingu. I ja pierdzielę, jak wysiadł i było takie porównanie skali jego samochodu osobowego do tej P16, no to mówię, ja pierniczę, jakie to jest ogromne, nie? Masakra. No to jest bardzo wielkie, to jest kolos. A powiem ci jeszcze drugą sprawę, że ostatnio widziałem też te, jak Taiga to jest Kras, nie? O kurde. Bo też widziałem takie filmiki, jak w rzeczywistości normalnie są filmy nagrane na YouTube, jak ten Kras po wertepach jedzie, ten co Taiga B z Main, nie? A ja widziałem, jak w prawdziwym życiu wygląda Kolob. Kurde, to jest taka maszyna wielka. Nie wiem, to też chyba jest ten ze wschodu. On jest amerykański Kolob, a czy nie, przepraszam, Kolob jest rosyjski, znaczy się, chyba. Nie wiem. Mi się ten podoba, co ten? Podoba mi się ten, co jest z X-em, to jest Maz. A, no wiem, który. Dobra. Elegancko. Czekaj, a czemu ja ten? Przecież do fabryki miały być dwie, no to... Czemu? Stawa ropy... O, tu jest jeszcze fabryka, Właśnie, w ogóle bardzo chciałbym zobaczyć twoje auto, tak kiedyś się gadaliśmy. Aha, właśnie, miałem ci pokazać faktycznie, no. Muszę na innym dysku poszukać, bo teraz to dawno nie robiłem zdjęcia. Dzisiaj w ogóle umyłem sobie w końcu, bo już też ciągle deszcze, no takie te. No, wiem. Ale Chevrolet, ty masz taki Emery. Nie ma się czym chwalić, no wiesz, jak kolorek fajnie dobierzesz, to... Nie no, Chevrolet fajny, American. No, ale ja wiem, czy to tam koło amerykańskiego to może nie stało nawet. Nie, bo chyba akurat te to chyba koreańskie są, mi się wydaje, że oni to przejęli, wiesz? To są takie bardziej... Teraz wiem, że Chevrolet to zniknął z Europy, akurat te Cruze to chyba były na koreańskiej licencji, mi się wydaje. Muszę tam zobaczyć. A twój w ogóle myślałem, że to jedna fabryka, a to dwie fabryki są. A twój Chevrolet w sensie jest tak z ciekawości pytam, czy on jest tak zaawansowany technicznie, w sensie? Znaczy, ogólnie było tak, że chyba tam były cztery wersje wyposażenia do wyboru i ja mam tą przedostatnią, tam wiem, że chyba 2000 było do dołożenia, to jeszcze lepiej było, tam kamera cofania była, wow. Z takim ekranem multimedialnym, także ja tego akurat nie mam, nie? Ale tak ogólnie mam i czujniki parkowania i... No wiadomo, no mógłby być jeszcze automat, ja akurat mam na manualu, ale jak się tam, wiesz, można przyzwyczaić do tego, nie? Właśnie ja nie lubię jakoś manualu. Tempomat mam, czy się przydaje. Jeździ się fajnie, tylko mi jest przykro, że już z Europy wyszły, czy przynajmniej no z Polski wyszły, nie można już kupić Chevroleta jako nowego, nie? No nie, no właśnie, no słyszałem o tym już chyba rok temu, no nie można. No bo ja wcześniej miałem wcześniej Kalibrę i właśnie oni tak wzięli oni ode mnie tą furę i po prostu dopłaciłem. Także tam nie musiałem nawet kupca szukać. Ale autko fajne, chociaż no tak jak mówię, w mieście to lepsze jest mniejsze, bo łatwiej też zaparkować, wiesz, jak ci ktoś garaż przystawi, to jest szansa, że wyjedziesz, a jak masz taki długi, no to... A w sensie, twoje auto jest duże? No bo to jest sedan, nie? To jeszcze hatchback jest krótszy. A... To dwie wersje są, albo sedan, albo hatchback.
Moje auto to jest w kombiku, więc moje jest dość długie, nie? No, to już w ogóle. No. Za to rodzinę, tak jechać gdzieś na wakacje, to fajnie się tam spakujesz do środka. No niby tak, ale czy naszym Passatem to tak, ja wiem, to dużo można z nim spakować, ale to czasami to miejsca brakowało aż, więc no to też tak niby duży, ale no różnie to bywa, no. No ale to przeważnie chyba z rodzicami jechałeś, nie? Bo brat to już tam nie chce pewnie. A czy ona mi, on z nami na wakacje jeździł, dopóki jakby nie spotkał swojej dziewczyny, nie? Nie poznał, znaczy się. A czy z nami teraz też jeździ, tylko wcześniej teraz on chyba. Więcej miejsca, no bo jak on z wami nie jedzie, to... A czy w tamtym roku, albo nie, nie pamiętam, ale wiem, że on chyba jechał kiedyś wcześniej, a my jechaliśmy sobie jakby ten, planowo, nie? Tak jak tata miał urlop, mój. No bo on, wiesz, on chciał się już z nią spotkać, no to wiadomo, wcześniej. Cały tył masz dla siebie teraz, jak ten. Znaczy ja siedzę z przodu, bo z przodu, wiesz, się czuję wtedy jak taki kierowca trochę. No, a ja właśnie też wolę z przodu, bo wiesz, z przodu lepiej wszystko widać. Ja też mam chorobę lokomocyjną, to... No, ja też właśnie mam. Na przykład ojciec tam lubi jechać, jak tam nad morze nieraz śmigamy, to też właśnie jedziemy w dwie rodziny jednym samochodem. Bo wiadomo, że teraz przy tych cenach paliwa to daj spokój. No, szczególnie... Jedziemy po prostu, trasę robimy wspólnie, a pokoje mają każdy osobno, nie? A twoje auto jest na benzynę, gaz czy diesel? Czy jak to tam u ciebie wygląda? U mnie jest benzyna i gaz, a oni mają na benzynę. Aha. No, ale ja miałem akurat od nowości to ja tam nie zakładałem. Co taki był w pakiecie, nie? No rozumiem. Ale i tak podrożało. Było tam chyba, nie wiem, złote 20, a złote 30 i teraz ostatnio byłem to już ponad 3 złote litr. Bo to i tak jest dużo. Wiesz, no w porównaniu z 8 złotymi, no to... Słabo z tym paliwkiem. No, szczególnie diesle to mają najgorzej. To jest dopiero, o kurde. Jak po mieście to się bardziej opłacają te elektryczne, tak jak na przykład tam Priusy mają, no to też sobie tam, wiesz, w garażu podładuję przez noc, jak tam do roboty ma blisko, no to... Tak, tylko że te elektryczne... W większych miastach to już mają te autobusy, to są w pełni elektryczne, na noc normalnie do zajezdni jadą, ładują się i od rana od nowa, nie? A no. Mają chyba w podłodze te akumulatory. Chyba tak, ja tam nie wiem jak wygląda z autobusami, ale wiem, że jakoś tak wygląda. Ty nie myślałeś, żeby autobusem śmigać? Znaczy, ja lubię fajnie autobusami, ja widzę jak fajnie one jeżdżą, szczerze tak też myślałem, ale ja mówię, nie, ja tak wolę nie. Autobus. Ode mnie, Rizu też, to przecież ten Kamilson chyba jest, właśnie on chyba jeździ autobusem z tego co pamiętam. Także no, wydaje się zadowolony, to przecież też jest praca taka no, na stałe, nie? Ja bym najbardziej bym chciał, tak, albo jeździć ciężarówkami, w sensie tymi tirami, Scanią czy coś ala tego typu. No ale jakby się tak nie udało, no to bardzo bym chciał na koparce pracować. To fajne też niby jest. Ty się zakopałeś tam, czy co? Zakopałem się, ale jadę spokojnie, to tam... Wyciągarka. Do tego serwisu, no tam jest taka trasa właśnie, tam gdzie ty jesteś, to jest taki właśnie fragment tego błota. No. Później jak już przejedziesz, to ten, tam wyciągarką musisz się, ten, bo... No, czyli to kiepsko. Zakupiona przyczepa serwisowa. A tak, auto to mieć marzenie. O Jezu. No jeszcze trochę jak tak dalej pójdzie, to już ludzie nie będą mieli z czego uzbierać na to auto. No właśnie, bo teraz te ceny i to wszystko. Jeszcze w dobrych czasach, ale to się wszystko zemści. Będą stare graty kupować i to się wszystko będzie psuło. Najwięcej się mechanicy będą cieszyć. No tak, mechanicy tak, no. Przepa serwisowa. Mechanicy to nawet oni się... Jakieś tutaj ten, zadanko ci jeszcze machnąć przy okazji. A no spoko, dzięki. Wiesz, mechanicy się nie będą cieszyć, oni będą z chęcią zacierać ręce, co naprawdę. O, miałem mówić.
Powiem ci, że robota jest dobra, nie? Jak ktoś tak ma pociąg do tego, lubi takie te, no to pewnie. Mówisz, że dopiero jedziesz pod koniec sierpnia w góry. No gdzieś tak, jeżeli dobrze pamiętam. Jak nie, to potem się zapytam jeszcze, bo tak nie pamiętam, tak różnie to jest u mnie. Też można powiedzieć, że jedziesz cały czas w to samo miejsce, nie? Bo no, powiem ci, że ja tak jak się urodziłem, no to nie wiem, ja mam teraz 15, no to powiedzmy tak, że... No, powiedzmy tak, że 15 lat jeżdżę w to samo miejsce, nie? Licząc z moim wiekiem, no to... To też masz sentyment, jak tak od dziecka. Tak, te góry to są tam rewelacyjne, kurde. To jest normalnie jakbyś... Tam się czujesz, jakbyś normalnie był w swoim domu. Normalnie, nie? Ja się też tak nad morzem czuję. Wiele razy też podkreślałem, ale to jednak to powietrze takie rześkie, to na alergię jest dobre. No. Chciał kiedyś zamieszkać, no ale nie wiadomo, czy to się uda. Tam jest o pracę ciężko przede wszystkim, nie? No właśnie, to jest problem. Jedynie jakiś albo na zdalnym, albo wiesz, jakiś taki no fizyczny typowo gdzieś tam przy rybach w porcie czy coś. No albo nie wiem, możesz pracować na przykład, no chociaż nie, bo nie wiem, czy ty to będziesz lubić, szczerze, to nieważne. To jeszcze poza odcinkiem pogadamy. Dokładnie. Metamatów tu poruszać. No ale dobrze, raz w roku to warto by się wyrwać, trochę zmienić otoczenie. Ja to tylko tam oczekuję, żeby tam jechać, to jest moje ten... Jeszcze trochę, a co tak późno ten urlop w tym roku? No właśnie nie wiem, tata tak dostał po prostu i nie wiem o co tam chodziłem, po prostu tak dostał późno, no. Bo to często jest tak, że na przykład jeden rodzic ma, a drugi nie dostanie w tym samym czasie, no to już kiepsko, tak. No, ale to u mnie tylko tata pracuje, jakby, teoretycznie. A co tam w ogóle, tata, tam jeszcze się miałem podpytać o te perfumy, co tam, to mówisz, że się spodobały? No, tacie się spodobał ten perfum, co ja mu kupiłem, był zadowolony. Mógłbyś powiedzieć, że to Midas doradzał. Kurde, właśnie nie pomyślałem o tym. Cholera. No, bo ja tam z tatą Saja to też kiedyś tam wbił na live'a, no i tam też chwilę ten, ale spoko. No, tata go wspiera, to bardzo dobrze. Najważniejsze, że właśnie, że rodzice, no, nie robią jakichś ograniczeń, no bo kurczę, chłopak się chce rozwijać. No, o to chodzi, nie? Najgorzej, jak rodzice nie rozumieją pasji, to jest wtedy przerąbane. Ale twój tata się wydaje bardzo spoko, w sensie taki no luźny, nie? Że można z nim też o wszystkim pogadać. Z mojej tatą byś się nawet dogadał, możesz nawet kiedyś z nim pogadać, jakbyśmy gadali przez Discorda, to nie ma problemu. O, spoko. Okej, zadanie zrobione. Dobra, a co tu jeszcze trzeba zrobić? Dostać do fabryki przyczepa serwisowa. To nie wiem. Ja to ten, ale to już mogę dowieść poza tym, mogę dowieść poza odcinkiem jak coś. No dobra. Może poczekasz, bo to w zasadzie blisko to. No, to jeszcze tutaj gdzieś pojadę, wykręcę, zobaczymy. Bliziutko. Może przy okazji jakiś kontakt jeszcze jakiś zaznaczę, żeby nie było. No, ale szybko się wyrobiliśmy, patrz, pół godzinki. Kurde, powiem ci, że ile teraz mam na liczniku? No 28. 29 minut. 28 minut i zaraz będzie 29. No to tak ciekawie się wyrobiliśmy. No to jeszcze 5 minut i kończymy. Ja tą przyczepę serwisową jeszcze ci dowiozę do tej fabryki. No. Także fajnie, cieszę się. Dziękuję naprawdę, że nam się udało tutaj dogadać. Zresztą z Sajem zawsze się fajnie gra, nie ma co ukrywać. Czekaj, dobrze, ja jadę. W ogóle teraz się u ciebie zmieniło, że tak no wieczorkami też możesz trochę pograć dłużej, no bo jak już do szkoły nie trzeba wstawać, nie? No wakacje teraz, to teraz żyję jak król, no co ja mogę powiedzieć? Dokładnie. Już ci głowy nie suszą, a tak to, żeby się wyspać, no bo to jednak... No, ale powiem ci, że nie wiem, dla mnie w czasach szkoły to ciężko nazwać szkołami, powiem ci, naprawdę. Ten sposób nauczania i zachęty nauczycieli... Nie,
Tak, nie to. Właśnie, właśnie. Bo to jeszcze dzisiaj gadaliśmy, myślę, że to tam mogę powiedzieć, że to tam chyba nie jest ten, nie jest problem, że Sajo dzisiaj już odbierał te wyniki, tam do nowej szkoły zanosił. No, to już te wyniki z egzaminu. No, także już jaki tam plan na nową szkołę, może się chcesz pochwalić, a jak nie, to nie. Znaczy mogę powiedzieć, tam nie ma problemu. No ja idę do takiej szkoły, gdzie tam ogólnie jest, gdzie tam są kierunki mechanik, elektromechanik i elektryk i... No i tam jeszcze coś z kolejarzem, coś tam z tymi pociągami związane jeszcze. Idę na tego mechanika wtedy? Tak, ja idę na mechanika. Myślałem o elektromechaniku, ale tam trzeba mieć fizykę, słyszałem, niby bardzo dobrą i w ogóle. Chemię, fizykę, do tego ja mówię, dobra, idę na zwykłego mechanika, bo zwykły mechanik nauczy się zwykłych rzeczy i później będzie umiał naprawiać te elektroniczne. No to samo by wyszło. A to jest jako ten, jako technikum to jest wtedy, czy jak? Ja tam jest w tej szkole technikum i branżówka, ja idę do branżówki, znaczy się akurat. To wtedy jest 2 lata, czy jak tam? Branżówka to technikum chyba 5, a branżówka chyba 3. Jeżeli tak pamiętam dobrze, chyba tak. To jeszcze trochę. Fajnie by było, żebyś też ten, ale w sumie po takim tym to się swoją firmę zakłada. No. Gdzieś miał co robić. Znaczy jako ja nie chcę być takim typowym mechanikiem, tylko chcę mieć doświadczenie. W sensie, że na przykład... Właśnie, bo to chciał być kierowcą. Tak, kierowcą, że na przykład jak coś naprawić przy drodze, że to mi się odpadnie albo coś, to wiesz, ja zawsze wiem, wyjdę, naprawię i gotowe, jadę dalej, no. Tam podstawę będziesz miał przynajmniej. No, bo tam mechanik pracować jako... Jakoś nie pasuje mi to, niezbyt jakoś. Wiesz, pojęcie trzeba mieć, nie? Teraz jakąś tam szkołę zawsze trzeba wybrać, jakiś tam mieć plan B. No, właśnie. Co? Jak nie pójdzie mechanik, to elektromechanik, ale elektromechanik będzie ciężko, bo jak tam trzeba takie ścisłe przedmioty mieć obczajone, bo to elektronika, auta elektroniczne, to wszystko, to ja nie wiem, czy ja się w tym połapię, to jest najgorsze właśnie. No bo prawo jazdy zrobić na ciężarówkę, to też wcale tak łatwo nie jest, tam dużo godzin też jest do wyjeżdżenia. No, trzeba dużo wyjechać, żeby ten... No ciężko tam jest z tym. To będziesz dopiero robił po tym, po skończeniu tej szkoły, czy w trakcie też będziesz robił, nie wiadomo. Nie wiem, jak to jeszcze pójdzie. Nawet nie wiem, czy z ciężarówkami pomysł mi pójdzie, bo to naprawdę ciężko będzie ogarnąć, bo to nie wiadomo, czy się uda, czy nie, nie? No to właśnie, też na to trzeba patrzeć. No to wiesz, jakbyś jeździł dobrze, to by tam problemu nie było, no to wiesz, to powiedzmy dla kierowców ciężarówek, to tam pracy nie brakuje chyba. No, to nawet potrzebują, nawet ten... A kto to co na to mówi? Tata powiedział tak, czyli czy on to powiedział szczerze? Chyba tak, powiedział, że nie widzi w tym problemu, powiedział, że jak chce, że jestem przekonany takiej pracy, to powiedział, dobra, nie ma problemu. Nie. Do tego kierowcę bardziej. No, kierowcę, ale ja mówiłem też tacie, że koparki też bardzo są interesujące. Na koparce tym pracować, to ta powiedział, no dobra, wybierz co chcesz, nie? Droga wolna. No, tam też zarobki chyba nie najgorsze na tych koparkach. No, koparka z tego co wiem, oglądam takiego gościa na YouTube, co to opowiadał, to na koparce zarabiasz 20 zł za godzinę. Tak słyszałem, tak to wygląda. No więc... No. Tylko trzeba uważać bardzo, żeby tam... Na koparce trzeba być ostrożnym, ale to on powiedział, że strasznie, że młodzi ludzie strasznie nabierają wprawy, jak on wtedy na YouTubie mówił. Nabierają wprawy i nie ma żadnych problemów, to więc... Pewnie, no im dłużej coś robisz, tym wiadomo. Także co, Sajo, chyba będziemy powoli kończyć, bo to pół godziny, tak jak mówiłeś, nie chcą widzowie za długo tutaj oglądać. Tak, tak. To... Myślę, że chyba sobie powoli zakończymy, co? Tak, zakończymy już. To moi drodzy, no nie będę przedłużał, żebyście nie mówili później, że takie długie odcinki. No więc moi drodzy, ja się z wami żegnam tutaj, no mówię, jeżeli wam się podoba, napiszcie w komentarzach. No więc co, zostawcie łapkę oczywiście, jeżeli bardzo możecie. No i subskrybujcie mnie, jeżeli jesteście nowi. A teraz pamiętajcie, że u mnie subskrypcji przybywa, więc bardzo bym na to liczył. No i co, ja się z wami żegnam, no i Chromidas tak samo. Tak, ja
również tutaj się żegnam. No i tutaj jeszcze pragnę podkreślić, że znowu nagrywamy razem, czyli ja nagrywam u siebie i Sajo nagrywa u siebie, także jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć inną perspektywę, no to zapraszam również do Saja. U mnie też będzie odcineczek, także możecie sobie porównać, jak to wyglądało z dwóch różnych kamer. No, więc moi drodzy, jeszcze raz się z wami żegnam. Z tej strony pocznik Sajo i Chromidas. Hej, Sajo. Cześć. I Chromidas.